Magiczna, tom drugi, autor. Bruno Siak. Czyta. Bruno Siak. matkę tak długo, aż upadła na podłogę bez czucia. Pięścią słyszałem, jak upadła. Bożem patrzył między deskami Jakby nic nie czuła. Jak worek. Zemir szeptał, a twarz wykrzywiała mu się na to wspomnienie. Czuł wokół siebie ramiona Areli, która tuliła go mocno i kołysała, jakby chciałaby zasnął. Cieszył się, że nie widziała jego łez. Nie lubił pokazywać łez nikomu. Nic nie mówiła Arela. Nie krzyczała, tylko jęczała i płakała. Jak to tak może być? Ja tam nie wrócę, ja już tam nie wrócę! Odwrócił się, by popatrzeć w oczy siostrze, ale nie widział wiele w półmroku stajni. W nocy Arela nie mogła palić w swojej przybudówce nawet lampy olejnej. Grezul zakazał jej tego w obawie o pożar. Zemir dostrzegał jedynie jej sylwetkę na tle jaśniejszej ściany. Księżyc wisiał wtedy nisko. I gwiazdy świeciły mocno. Chłopcu wydawało się, że widzi uśmiech siostry. Poczuł, że Arela drgnęła. Dlaczego się śmiejesz? Zapytał. Cieszę się, że przyszedłeś, ale musisz wrócić do domu. Wiem, że chcesz uciec do ojca, ale nie teraz. I sam uciekniesz? Ja się nie ruszę. Ojciec nas znajdzie, przyprowadzą nas, i już wtedy nigdy się nie uda. Ja nigdy nie będę jak ojciec. Syknął Zemir przez zęby. Wiedział, że Arela ma rację, i rozzłościło go to. Ja nie będę jak ojciec, jak wyrosnę, ani trochę. We mnie nic z niego, prawda? Nic z niego. Poczuł, że ramiona Areli obejmują go ciaśniej. Zaczęła go głaskać po głowie. Nic, ani trochę, nic z niego nie ma w tobie. Twoje włosy są zupełnie inne. Ani matka takich nie ma, ani Elka, ani ja. I w ogóle ci nie ciemnieją i te oczy. I w głowie, w tobie jest mądrość i łagodność. To jakiś dawny przodek, dawny i zapomniany. Może włodasz mocy, a może nawet starożytny mag. Magowie są w kwadrancie, Arela. Ale mógł tu zbłądzić. Może osiadł, bo puszcza nasza, nasza czerwona puszcza jest piękna. I pomagał ludziom. I dlatego jesteś taki... inny. Arela, i ja... Zabachał się, czy wyjawić jej największą tajemnicę. Ja... Znalazłem złoto. Monetę ciężką. Naprawdę dużo złota. Komuś wypadła i zniknęła między deskami w głównej izbie. I w ogóle nie wystawało. Sam bym nie zauważył, ale kijem jechałem, by błoto wyciągnąć i patrzę, a ten się złamał. I co żółtego błysnęło. Akurat ojca nie było to, żem na kolana padł i zaczął dłubać. I widzę, że to złoto. Myślałem, że to sen jaki, że, że to sen. A potem wyjmuję, a to moneta. Nie wiem jaka. Ale za taką to ojciec całą karczmę ludzi trzyma i dwa dni zjadłem i piciem i robotą przy koniach. Za taką to byśmy dojechali do kwadrantu. A ja słyszałem od jednego twardu mistrza z Ramugi. Wszystko posłuchałem. W kwadrancie przyjmują mądrych i z fachem. A ja mądry i ty też, by nas wzięli nawet bez fachu. Na pewno. Na pewno, ale taka moneta jest zła. W pierwszej karczmie byś pokazał na drodze i by nas ograbili i zabrali. Dzieci nie chodzą same. I nie ze złotem. Musimy być więksi i musimy nauczyć się bić. Muszą się nas bać. Tak, wiem, ale dobrze mieć. To dużo pieniędzy. Kupić co nawet w Grechi i pokryjomu, jak będę z ojcem. Miecz z twarduku kupię i pochwę, żeby się bali. A ty będziesz nim robić pókiś większa. A potem ja razem w nocy by się bali na drodze. Konie ukradnie mi pojedziemy. Byle dalej stąd, Arela. Musimy. Poczuł jej ciepły oddech na karku. Głaskała go cały czas po głowie, ale nie odezwała się. — Ja cię kocham, Arela, bo ty nie jesteś taka jak matka czy Elka. Ona cała sina chodzi, jak ją zbi, a potem w niej nic, żadnej złości, żalu czy gniewu. Ty to inaczej, Arela. Jak on ciebie bije, to widać, że go nienawidzisz, żebyś oddała. Ale nie chcesz, bo nie możesz i czekasz. Czekasz, jak się da, a ciebie przecie bije cięgiem prawie. Wiem, ja wiem, bo... Zamilkł. Bo? Zapytała Arela. Zamir pokręcił w ciemności głową. Nie mógł się przyznać, że czuł jej ból, jakby był jego. Wtedy by pomyślała, że tylko dlatego się o nią troszczy. Widzę to, Arela, i mnie też wtedy boli, ale uciekniemy razem, prawda? Uciekniemy. Kiedyś uciekniemy i będziemy daleko, zapewniła. — Wolno jedziemy — szepnął Zemir, patrząc w wiszące nad nimi gwiazdy. Leżeli na wozie, na derkach, przypięci dla pewności pasem, żeby nie spaść na wertepach. Chłopak stęknął i przywrócił się na bok. Odezwała się rana w ramieniu pochacznicy i każdy ruch sprawiał mu ból. — Ale jednak do przodu — odparł Feryl. — Na piechotę byśmy więcej uszli — mruknął Zemir, chociaż wiedział, że to nie była prawda — Mięśnie bolały go od codziennej blisko dwunastogodzinnej pracy, tyle właśnie zajmowało wyszukiwanie trupów, ćwiartowanie ich na porcje i wkładanie do klatek gra gryzonów, pozbywanie się odchodów bestii, a także inne roboty, do których wykorzystywali ich żołnierze: wyprzęganie i zaprzęganie koni, wydłubywanie kamieni z kopyt, pojenie ich i karmienie szukanie opału, a nawet czyszczenie i cerowanie żołnierskiej odzieży. Chłopcy odpoczywali jedynie podczas blisko ośmiogodzinnej jazdy i to z wyjątkiem przerw na największy upał, w których znowu wynajdowano im coś do zrobienia. Na wozie jednak trzęsło tak, że trudno było zasnąć, a jedynie zapaść w coś przypominającego trans. Wydaje mi się, że specjalnie zwalniają mruknął Feryl. Taki mają rozkaz. Zresztą te konie dużo szybciej by nie poszły. To konie pociągowe. Widziałeś, że one nie potrafią nawet biegać? Takie są ciężkie? Inne konie nie pociągnęłyby tego wozu nawet w dziesiątkę. A skąd ten rozkaz? Podsłuchałeś coś? Tak. Jednej nocy nadjechał koniec. Nie budziłem cię, bo i tak byś nie dojrzał. Dał wiadomość o rejowi i pojechał. A ten zwolnił od razu i jechał połowę tego, co wcześniej. Ale teraz już wiem, Zemir, na pewno, że oni nie jadą z termu, jak nam mówili. Teraz ich sobie przypominam na początku tylko mi się wydawało ale ja słyszałem ich wcześniej a mogłem ich słyszeć tylko w Karlochinan. — w zamku Wigina? Ciszej Zemir może ktoś tu jest co nasłuchuje nie mów jego imienia Zemir uśmiechnął się i pokręcił głową nikt nie ma takiego słuchu jak ty feryl oni na początku i w koszach na burtach a wszystko wokół skrzypie gregryzony burczą i drapią twarduk koła zgrzytają o ziemię a warta śpi bądź drzemie — Nikt nie usłyszy. Trzeba by było krzyczeć, żeby usłyszeli. Ferel uniósł się ze szmat, w których spali, i rozejrzał się wokół. W ciemności, rozrzedzanej jedynie przez pochodnie z przodu i z tyłu wozu, zobaczył chyba coś, co go uspokoiło, bo z ulgą spojrzał na przyjaciela. — Tak, to zamek Wigina zemir. Tylko tam mogłem ich słyszeć, ale nie wiem kiedy. Moja pamięć nie jest doskonała. Ja też zapominam to, co wydaje mi się nieważne, bo ja z nimi nie rozmawiałem. Musiałem usłyszeć któregoś z nich w tłumie albo w karczmie, usłyszeć jego pijacki krzyk, nie wiem, ale wiem na pewno, że ich słyszałem. Na początku myślałem, że to nic nie znaczy, bo mogłem ich słyszeć dawno temu, a Wigin zatrudniał różnych najemników. Tamci przychodzili i odchodzili, ale teraz myślę, że oni są u niego nadal w służbie. Wigin ich tu wysłał, z tymi gragryzonami? Tak! I tu nie chodzi o pieniądze i handel. Myślę, że ich okłamali i Orej nawet nie wie, po co wiezie te bestie. To o co chodzi. Feryl spojrzał ukradkiem na woźnicę i żołnierza z przodu. To nie jest jedyny wóz z tymi zwierzętami. Jest ich więcej. Oni między sobą o tym mówili. Ale wtedy nie zrozumiałem, bo to język, jakiego nie znam, jakaś odmiana fargowskiego, może z zachodu, z rzeki Farga. Oni mają tam takie stare narzecza pierwszych fargowskich plemion. Ale potem to sobie już ułożyłem w głowie. Wolno, bo oni rzadko mówią tym narzeczem. To ile tych wozów? Co najmniej jeszcze cztery mówili, że są inni z przodu i z tyłu i już mają takich jak my, czyli do zbierania ciał ale sądzę, że więcej niż cztery, że Wigin coś chce zrobić i wykorzystuje niekończący się strumień ludzi, by się w nim ukryć. Jadą tutaj setki wozów, kupcy zmierzają i do fargu, i do kadyry, ale także wjeżdżają do kwadrantu. Słyszałem, jak gadają o tym. Chcą dojechać jak najbardziej na północ traktem kwadranckim, a potem wzdłuż gór, bo bezpieczniej i daleko od tego, co powołał do życia Wigin. Czyli pięć wozów najmniej, mówisz? – zastanawiał się Zemir. – Na każdym wodzie jest ponad dwa grosy gragryzonów, a to ze wszystkim daje dziesięć grosów, więc blisko dwa tysiące. – To dużo, ale… – I co z tego? – Te zwierzęta przecież nie sforsują bramy kamerowskiej, nic jej nie sforsuje. – Ale, Ferel, ja też coś słyszałem. Nie rozumiałem na początku, o co chodzi, ale teraz, po tym, co powiedziałeś, to mi się rozjaśnia. – Werok mówił, że żałuje odrzucenia przydziału na drewniaka – Teraz się domyślam, że chodzi o te wozy z drewnem. Raz taki mijaliśmy, jak mieli co z kołem, bo im pękło i musieli naprawiać. Ale też jak szliśmy przedtem, to widziałem. — Tak, ja też — przytaknął Feryl. — Taki wóz z balami twarduku z reguły. Dłuższy nawet jak ten. Tam się je zrzuca po prostu. Nawet tu widziałem pięć, może sześć. Ale dlaczego to mówisz? — Nie rozumiesz, Feryl? Zemir pokręcił z niedowierzaniem głową. Jak on mógł dostać przydział, to znaczy, że wozy z gragryzonami i wozy z drewnem wyjechały z Karlochinan razem, i są potrzebne do tego samego celu, i to wszystko kazał robić Wigin. A jak on kazał, to nie może być z tego nic dobrego. Może są jeszcze inne wozy, może są najmnicy. Widzimy tylko kawałek, ale myślę, że Wigin coś będzie próbował. Nie wiem czego on chce, bo podpalił całą Fliendrię, ale coś jeszcze będzie próbował z kwadrantem. Z kwadrantem? — Zdziwił się Feryl. — Kwadrant ma armię, całe zastępy konnicy i włodarzy, wszelkich żywiołów, wielu. Nie da rady nic zrobić. — W otwartej bitwie nie, ale tam się go nikt nie spodziewa. Stąd ta cała tajemnica. No dlaczego nie podróżują w kupie? Przecież to by było bezpieczniej i lepiej dla nich. Widziałeś ty kiedy, by jaki inny wóz tego rodzaju nas wyprzedzał? Nawet z drewnem? Feryl pokręcił głową. — Oni trzymają między sobą dystans, poruszają się jak kolumna wojska. Tylko skąd on ma tyle tych wozów? Feryl zmarszczył brwi i jeszcze bardziej zbliżył się do Zemira. Pamiętam, że Wigin kazał je robić. Sprowadzał nawet fargowskich cieśli i twardokmistrzów. mistrzów. Mnie tam nie wpuszczali na warsztaty, ale wiem, że wybudowali co najmniej kilka. Widziałem jednak transporty hartowanych dech Zoramugi. Tych do przyjeżdżało tyle, że i sto wozów mógł wybudować. Może nawet więcej. I to dawno było. Aż tyle? Tak. To długie dechy były, zdatne na taki wóz, a i skóry skupował. Teraz sobie przypominam, długo nawet przed turniejem, już wtedy to planował. I co jeszcze? Coś dziwnego? Dużo żywicy, ale myślę, że to na uszczelnienie i może nalepki do obrony zamku. On uczynił go twierdzą. Lepkami z strebuszy mógłby podpalić przed pole i odciąć armię, która by go oblegała. Miał na Karlochinan co najmniej dziesięć takich machin i ćwiczyli nimi strzelanie. Sądziłem, że to pod turniej, ale może on myślał na przyszłość. Teraz to nie mam pewności. — Ale co mu to da? — zastanawiał się głośno Zemir. — Te stwory, co mu dadzą. Powiedzmy, że ma ich dwa tysiące, może ma więcej, może trzy tysiące, ale to dzikie zwierzęta. Rozbiegną się, uciekną. Mogą się równie dobrze rzucić na jego żołnierzy, jak i na wroga. A nawet jakby gra gryzony były karne, jak azerska jazda i walczyły do ostatniego, to nie mają jak. Kwadrantczycy, chociaż ich mniej, siedzą na kamiennym murze, co, kamień będą pazurami drapać? Mur ma za dziesięć sążni, może dwadzieścia. Nie ma nawet takiej drabiny, by ją przystawić. A może chce ludzi zabić, co pod bramą czekają? Szepnął Feryl. Dlaczego niby? A dlaczego na Fliendrię wypuścił, morduruje? Dlaczego te potwory zalały nasze lasy i zabijają? On chce chaosu, Feryl. Chce, by wszyscy się bali, ale już się boją. Ci ludzie uciekają i sądzą, że mogą przeżyć tylko za górami gragach w kwadrancie. A Wigin? Tyle wysiłku, by zabić bezbronnych ludzi pod bramą Kemerowską? Może zabić ich już tutaj. Każdy z tych wozów wypuściłby te bestie i zaczęłyby zabijać wszystkich wokół. Zemir westchnął. Może chce pokazać kwadrantowi siłę? Dlaczego ma pokazywać siłę? To głupie. Siłę pokazuje tylko ten, co nie chce walczyć, ten, co się broni, ten, co atakuje, chce wydawać się słaby, nieliczny, niepewny i rozdarty. Pamiętasz co mówił Hirus? Armię Fargosu i Pantiku były tak bliskie wdarcia się do kwadrantu tylko wtedy, gdy udawały podzielone. Fortelem im się niemal udało, ale tylko fortelem. I tutaj jest jakiś fortel? Tak myślisz, Zemir? Feryl zmarszczył brwi. Tak, to ma sens. Mogą być inne wozy, a na tych wozach coś innego, coś, czego nam brakuje. Może te stwory potrafią coś, czego nie wiemy. Część uchodźców to na pewno najemnicy. Wśród tylu można i ukryć armię, ale skąd by ich wziął? Na zamku przecież tylu nie było. Myślisz, że będzie w stanie poprowadzić najemników pod bramę w takiej ilości, by szturmować? Wątpliwe. Na pewno nie z bronią. Myślę, że nie dają wejść pod bramę z bronią. Muszą tam mieć jakieś patrole. Tak, musimy tam dotrzeć przed tym, jak to się zacznie, Feryl. Musimy odnaleźć arele i wejść do kwadrantu, lub stamtąd uciekać. Bez względu, czy Wiginowi się uda, czy nie, tam zginie wielu ludzi. Feryl pokręcił głową. Nawet jakbyśmy uciekli i mieli żywność, to na piechotę nie wyprzedzimy wozu. Nie wiem, Feryl, nie wiem. Ale musimy zdążyć, zanim to wszystko się zacznie. — Tu kolejno się do żłoba, nie pchać się w uchy. krzyknął wysoki, na niemal siedem łokci chłop, trzymający długą lagę, nabijaną na obu końcach ostrymi kamieniami. Głos jego wzbił się ponad wrzeszczących ludzi, trzymających na powrozach konie, kozy, a nawet świnie i cielęta. Miał długą, przysłaniającą szyję brodę, spuchnięte palce i końskie zęby, które odsłonił jak warczący pies sukumane z szerokimi rękawami, typową dla fliendryjskich wsi, ścisnął skórzanym pasem, na którym wisiał nóż i bukłak. Obok olbrzymiego chłopa pojawili się trzej pomocnicy z zaostrzonymi kijami, liszej odziani, ale z chciwością na twarzach. — Nie pchać się! Każden według porządności nazad! — krzyknął samozwańczy studniodzierżca i potrząsnął lagą. Zemir zatrzymał konia, którego kazano mu wyprzęgnąć z wozu i napoić. Zwierzę parskało niecierpliwie. Było spragnione po całonocnej jeździe. Słońce zaczynało już parażyć. W powietrze wzbił się już kurz i wciskał się do gardła. — Stój, stój! — krzyknął Feryl do Wałacha, który zniecierpliwiony przepychał się w tłumie oczekującym do wypełnionego wodą kamiennego koryta. Zwierzę było potężniejsze od Buchaja, wysokie, o grubych jak kolumny nogach i o tak szerokim grzbiecie, że żaden jeździec nie mógłby go objąć nogami. Potrząsnęło głową i tupnęło pod kutym hartowanym twardukiem kopytem o szerokości wiadra. A ty kim jesteś, że każesz się moim chłopcom nie pchać? ryknął Faruk, wychodząc przed olbrzymiego chłopa. Twarz wygięła mu się brzydko i nieforemnie, biegnące przez policzki blizny napięły się. Faruk był szczuplejszy i wyglądał przy flindryjczyku jak tyka przy palu, ale dorównywał mu wzrostem. Niedbale odsunął połę płaszcza i odsłonił zwisający u pasa miecz. W ręku trzymał włócznie, wspierał się nią jak laską. Za nim pojawił się gardisz oraz werok. Również uzbrojeni i z posępnymi minami zmierzyli pomagierów samozwańca studniodzierżcy. — My milicja traktowa — odburknął chłop, ale nieco ciszej. — Studni pilnujemy, żeby tu jaka porządność była porządna, inaczej to i mogą i żurawie połamać, bo takie już było na początek. Musiałeś, panie żołnierzu, widzieć, jakie nie ma porządności, to i nikt się nie napije. My tu porządności pilnujemy, żeby dla wszystkich było, a nie na paskudzone do koryt i piachem nawalone. Faruk pokiwał głową. Zamir miał wrażenie, że jakimś magicznym sposobem ospowaty najemnik urósł, a chłop zmalał. — No i dobrą robotę robicie, chłopie, i za to wam dziękuję. A jako na ciebie wołać, chłopie? Masz jakie imię? — Hagin, panie, jem ja Hagin, bo tu to dla ciebie. Przerwał mu faruk i odpiął od pasa korzek. Rzucił go studniu trafiając prosto w pierś. W środku masz suszone paski wołu i korzeniak żołnierski. Niby mały, ale puchnie od wody i taki nasyci na dwa dni. Korzek też niczego sobie. Wodę normalnie trzyma, zyska. Twoi kompani też dostaną, bo dobrą robotę robią. Oj, dobrą. Dziękuję, panie żołnierzu. Dobryś wiem, że się spieszycie, to już ci tamtych przepuścić, słyszycie? Tamtych, o! Faruk zarechotał i nie spoglądając już na hagina odwrócił się w stronę feryla i zemira: No chłopcy, pojcie konie, a kozłaje też mają być wszystkie napełnione wodą. Nie zapomnieć, bo będą baty. No idź ta do koryta teraz, no! Zemir szarpnął potężnego wałacha za uzdę, a zwierzę ruszyło chętnie, bijąc kopytami w piach. Um rozstąpił się przed chrapiącym gniewnie kolosem. Feryl również pociągnął konia i doprowadzili zwierzęta do koryta. Tam ściągnęli z grzbietów wałachów powiązane ze sobą rzemieniami kozłaje i zaczęli je napełniać, zabierając innym niemal połowę miejsca przy niespełna pięciosążniowym wygiętym włók korycie. — Będą jeszcze dwa, panie studnio-dzierso-haginie! — krzyknął Faruk. — Dwa takie duże koniki jak te, co terapio. I moje chłopaki je przyprowadzą, i też kozła je wypełnią. A ty, panie Haginie, przyjmiesz ich jak teraz, przed inną gawiedzią, bo my się spieszym i mamy ważne poruczenie, a twoją robotę wspomagamy dobrym jadłem, żebyś miał siłę. I twoja drużyna też. Tam ci dalej, co przy Żurawiu robią i studni z czarpadłem, to też porządnego korzeniaka dostaną, by sił nie zabrakło. Olbrzymi chłop ponownie się wyprostował. Nabrał powietrza w płuca, a na twarzy pojawiły mu się rumieńce. Poczuł się najwyraźniej ważny, został nazwany strażnikiem, a nawet panem, i to dwa razy. Humor poprawił mu również fakt, że w podarowanym mu korzeku znajdowały się rzeczywiście pasy suszonego mięsa i tyle mąki, że starczyłoby nawet na trzy dni. — Ano, jak będę, to się poślę na przodek — zapewnił solennie. — Herdok, Faluk, weźcie, no, przepędźcie! — bo ich tam za bardzo pchają i tamtym chłopaczkom kozła jaś nie dają napełnić. O, o, tamtego z byczkiem, trzeba smagnąć po łbie! Dawaj go no. Zemir, którego ponury mieszczanin ze swoim kościstym bykiem boleśnie przycisnął do konia, poczuł nagle, że znów może oddychać. Zwierzę odsunęło się szarpnięte za postronek. Jeden z samozwańczych milicjantów pilnujących studni spełnił rozkaz z Hagina i kazał zrobić miejsce. Chłopak nie sądził, że pójdzie tak łatwo. Co prawda wiedział, że porządek i kolejka były wprowadzone przez milicję nie z troski o uchodźców czy zniszczenie żurawi, ale po to, by brać łapówki od tych, którzy czekać nie chcieli. Dlatego były to bandy złożone z co najmniej dziesięciu mężczyzn, głównie najemników i włóczęgów. Faruk stanął przy studni, czerpiąc wodę wprost do kubka. Wyciągnął fajkę i zaczął z niej pykać. Wymieniał wciąż jakieś uwagi z Haginem, a ten kiwał głową i wskazywał to w przód, to w tył. Zemir chciał, żeby Feryl postarał się ich podsłuchać. Próbował go zawołać, ale panował okrutny hałas. Ludzie wrzeszczeli, bydło ryczało, konie parskały. Wokół koryta rozchlapano wodę i utworzyło się tam grząskie, gliniaste błoto. Zemir przeskoczył je i dotarł do Feryla od drugiej strony. Nie chciał krzyczeć z daleka. Co oni tam mówią, słyszysz? Zapytał i wskazał na faruka. Smoczy chłopiec pokręcił głową. Po ustach i wargach potrafię nieco wyrozumieć. On pytał o wozy, ile przyjechało, ile widział koni? No i ile widział? Pokazał, że cztery dziesiątki na palcach pokazywał. Czterdzieści wozów? Tak mi się wydaje. Zemir zagryzł dolną wargę. Aż czterdzieści? Nagle wypełnił go niepokój Miał ochotę się napić Chlup od wody w korycie do tego zachęcał Ale woda była brudna, pełna błota Zwierzęcej śliny i zanieczyszczeń A nawet fekaliów Niektóre zwierzęta miały Owrzodzone pyski, krwawiące dziąsła Były chore, a piły Na równie z innymi Nikt na to nie zważał Trzeba coś zrobić, Feryl, bo czasu mało Te wozy i bestie Niedługo będzie się działo Coś bardzo złego Zamir przytknął dłoń do czoła, by osłonić się przed słońcem, i popatrzył na północ. Wydawało mu się, że w rozedrganym upałem powietrzu widział już potężniejące na horyzoncie góry Geragach. Zamir wychylił się przez burtę wozu i patrzył obojętnie na przesuwające się pod nim tłumy uchodźców. Minął już największy skwar, i wyczerpani ludzie szli patrząc w ziemię. Spotykali się i ślizgali na kamieniach, ściskając dobytek w poczerniałych, odpalącego słońca rękach. Ci, którzy mieli coś więcej oprócz szmat na grzbiecie, odrobiny jedzenia w tobołku i wody w bukłaku, skupiali się razem dla ochrony dobytku, czasem wynajmując co i zdrowszych do pomocy. Mimo tego, co i róż, wybuchały awantury. Ktoś zdzierał gardło, lamentując, że zabrano mu kaszę i że umrą jego dzieci – ale nikt nie reagował. Tłum omijał nieszczęśnika półkolem i brnął dalej na północ, wzbijając pod stóp piach i kurz, trzymając się blisko siebie, na tyle blisko, by zaznać odrobiny cienia. Nikt już nawet nie patrzy, że kto umarł. Feryl wskazał mężczyznę, który nagle zachwiał się i upadł na kolana. Popatrz na tamtego. To pewnie słońce, gorąc i brak wody. Leży już i nikt nie spojrzy. Nawet nie chcą go okraść, bo co taki żebrak może mieć. Później może milicja go zwlecze, jak już zacznie puchnąć, bo pojawią się mrówki. Tylko dlatego, jak go obsiądą, to zaczną wszystkich gryźć po kostkach i to ludziom zacznie przeszkadzać. Te czerwone mrówki są najgorsze i te chrząszcze jeszcze. Zamir oderwał wzrok od tłumu. Nawet ich trzeszczący, mruczących już z głodu i drapiących pazurami gragryzonów gryzonów wóz wyprzedzał piechurów z łatwością, jakby tamci stali w miejscu. Wiedział jednak, że wóz jedzie bardzo wolno i to ludzie nie mieli już sił. Chłopak popatrzył w niebo. Upał nieco zelżał, a mizerny cień z zamontowanych na kijach kawałków skóry wydłużył się, ale wiedział, że już nie zaśnie, bo wóz trząsł się coraz mocniej, a hałas i buczenie gra gryzonów rozsadzały głowę. Drewno nagrzało się i cały czas promieniowało ciepłem. Cieszył się jednak, że może chociaż swobodnie oddychać. Kurz gromadził się niżej, tam dusił ludzi, wysuszał gardła i zmuszał do ciężkiego kaszlu. Może trzeba było się zgodzić, szepnął do Feryla. Może jeszcze podejdą przy następnej studni. Jeszcze się nad tym zastanawiasz? Feryl potrząsnął głową. Nie, dobrze, że im odmówiłeś. To by nam nie pomogło, nawet jakby ten atak się udał, bo nawet jeśli ta banda zabiłaby wszystkich żołnierzy, to co by ich powstrzymywało przed zabiciem nas? Przecież nie jesteśmy z nimi. Zdrajców nikt nie szanuje. Zemir pokiwał głową, chociaż miał wątpliwości. Dwa dni wcześniej przy pojeniu koni podszedł do niego wychudzony chłopak z wyłupiastymi oczami i zaproponował podział łupów, jeśli pomogą im przy ataku na wóz z Gregryzonami. Zapewniał, że robią to nie pierwszy raz, ale jest mniej strat, jak pomaga ktoś na górze. Ktoś taki jak oni. Nie interesowały ich bestie, ale żywność, konie i broń, jaką mieli żołnierze. — Wystarczy, żebyście ciuknęli jednego — przekonywał chudzielec z wytrzeszczem, nie patrząc na Zemira. — Jednego, aby z jednej strony podejście było. Jak tego z tyłu bijecie, to my z tyłu się wdrapiem. Jak z boku, to z boku, byle chyć na wóz dać. To będzie nasz. Wam jedzenia i nam tyle, że to. O, I konie, tyle mięsa na tych koniach. I nas dużo się uda, dużo. Jakoby każdego z naszych na palcach o, o, tu mi postawić. Przystawił zamirowi do twarzy dłonie z czarnymi od brudu palcami. I tu jeszcze. Wskazał na wystające z sandałów paluchy. To mi nie starczy. — Wiela nas i każdy ma proce i nóż. Tak się mówię i dla was to będzie. Zemir odparł mu, że musi uzgodnić to z towarzyszem, a gdy wyłupiasty nalegał, to odmówił. Teraz skłaniał się do wniosku, że niesłusznie. — Nudno, co ty! krzyknął nagle Faruk i poderwał się z siedziska na tyle wozu. Było miękkie i dobrze osłonięte przed słońcem, ale najemnik miał ochotę przerwać monotonię jazdy. — Wy też możecie się zabawić, gnojki! — ryknął, przechodząc obok Zemira i Feryla, leżących blisko bocznych burt. Kopnął obwuda, Nie za mocno, by zrobić krzywdę, a jedynie tak, by poczuli dotkliwy ból. — Kopniak, bo leżycie na środku i nie ma jak iść! — skłamał, bo miał wystarczająco miejsca, by przejść. — Jak znajdziecie jaką dobrą robótkę dla tych zdechlaków na trakcie, to i dla was znajdzie się nagroda! Może nawet mięso? Chcielibyście trochę mięsa poczuć co? Zemir wiedział już, dlaczego obstawa wozu tak hojnie obdarzała ich żywnością. Mieli zapasy suszonego mięsa na podróż, przeznaczone dla gragryzonów i ten, który ich posłał w stronę kwadrantu, nie zakładał albo nie mieściło mu się w głowie, by karmili bestie zmarłymi na trakcie ludźmi. Orej dowódca ośmiokołowca wymyślił, że mogą zarobić podwójnie, a nawet o wiele więcej, sprzedając przypadające dla gra mięso. W pierwszych tygodniach ucieczki brali kosztowności i pieniądze, przyjmowali kobiety na wóz, brali broń, ubrania, wszystko z blachy, która zawsze była w cenie, ale to, co cenne, szybko się skończyło. Ci, co mieli co oddać, oddali. Co mieli umrzeć, już umarli, a ci, co mieli tyle, by dojść do celu, nie chcieli nawet zbliżać się do wozu. Zostali tylko żebracy, złodzieje, włóczędzy, a także bandy wyrostków, które żerowały na najsłabszych jak hieny. Żołnierze nie chcieli dawać żywności za darmo. Wiedzieli też, że nie przejedzą jej w podróży, więc wykorzystywali ją do rozrywek. Pod bramą kemerowską miała i tak stracić całą wartość, bo kwadrantczycy nie pozwalali uchodźcom głodować. — No to co? — Wrzasnął Faruk. — Wymyśliłeś co gardisz? Co mają robić? — Siedzący obok koleja żołnierz odwrócił się powoli. Meł w spuchniętych, zakroszczonych wargach brązowe, włókniste liście. Splunął nimi na bok, nie patrząc nawet, czy nie trafi kogoś w głowę. — A mi pluć na te bzdury! My tu poruszamy ważne punkty! Planujemy! Ale ten... jak ten, to weź tylko korzeniak na rozdanie! Mięsa tylko nie ruszaj! Od mięsa wara. A wy... Faruk zajrzał do Weroka i Ktosa, jedących w... wystających na dwa łokcie od burty koszykach, osłoniętych grubymi dechami, ale pozwalających na ostrzał skórz w każdym kierunku. — Niech się ładnym końskiem obrzucają! — krzyknął Werok i obrócił się do Faruka. Gdy stanął w swoim koszyku, nad dach wozu wystawała mu jedynie głowa. — Niech żra to łajno! I kto więcej zeżre, ten dostanie korzeniak! Rozległ się piskliwy głos Ktosa z drugiej strony. Ten nie uważał za stosowne, żeby wstać i spojrzeć na szukającego inspiracji kolegę. — Ochyda! — wrzasnął Farok i splunął. — Co wy z tym łajnem? Łajno jeść, łajnem się okładać, drzegać się chce. Trzeba co do śmiechu. Ja bym się pośmiał, a nie oglądał takie plugastwa. Niech tańczą albo co, niech się po życiach leją, co tam najlepsze. — To kazaj im na rękach iść! — krzyknął Werok. — Kto wyprzedzi nas na rękach, ten dostanie placek z korzeniaka. — Głupiś! — Faruk puknął się palcem w czoło. — Oni ledwo kulasami ruszają, a co dopiero takie błaznowanie? Takie do zawsze bandy się pamiętały chłystków. Oni to łasno sobie radzą. Jakoś krzepa im nie opadła, ale takich tu nie ma! — mruknął, popatrując na blokących się traktem ludzi. — Ostatnio nie podchodzą, jak jednego z kuszy w zadek trafiłeś. — A to tak jakoś samo strzeliło, bo czuła, ona nas puści jak diabli. Nic mu nie było. Werok zarechotał i szarpnął się za czarne, sterczące jak szczotka wąsy. — Pokicał trochę jak zająć, a potem mu bełd wyjęli, bo na skos przeszło. Będzie miał męski znak na życi. Zemir zacisnął zęby. Widział już wcześniej zabawy najemników z wozu, którzy głodującym kazali wykonywać za jedzenie różne zadania, z reguły polegające na zdjęciu odzienia, połykaniu obrzydliwości czy okładaniu się po twarzy. Jeszcze tydzień wcześniej, kiedy ludzie mieli energię, chętnych było wielu, szczególnie młodych chłopaków, ale ostatnio, kiedy upał jeszcze się wzmógł, gdzieś zniknęli, a apatyczni chłopi nie rozumieli albo uznawali tę zabawę za niewartą zachodu. Ty chcesz korzeniaka? Wrzasnął faruk, wskazując palcem na idącego sążeń od wozu wykorzystującego jego cień chłopa. Ten nawet na niego nie spojrzał. Wlukuł się w łachmanach obiniętych wokół stóp, niemal nagi, ledwo nadążając i wspierając się na wysokim kosturze. — No kto chce, bo ja... Żołnierz przerwał, bo dostrzegł coś na trakcie za wozem. Uniósł rękę do oczu, by osłonić je przed słońcem, a potem pobiegł do dowódcy, dudniąc ciężkimi buciskami o dach wozu. Zemir uniósł się na rękach i spojrzał w tym samym kierunku co Faruk. — To koniec! Szepnął Feryl, który również zainteresował się nagłą reakcją dotąd znudzonego najemnika. Znowu niesie dla nich rozkazy. Tylko teraz późno. Zaraz będzie wieczór. Odwróć się i udaj, że śpisz. Może coś usłyszę albo zobaczę. Zemir skinął głową i ułożył się na deskach. Goniec zwolnił, gdy zobaczył wóz i zbliżył się jedynie kłusem. Feryl oparł głowę o burtę, by widzieć dokładnie jeźdźca. — Rozkazy przyniósł — szepnął. Podjechał do przodu i Orej je czyta, ale pod takim kątem, że nie mogę dojrzeć, zasłonił ciałem. Goniec mówi, że za nami jedynie cztery wozy, tak. Większość już czeka na miejscu. Te wozy czekają już tam przy bramie. Zemir, nie zdążymy i trzeba. Nagle urwał. Orej zna tego końca. To dawni kamraci. Służyli razem. Namawia go, żeby został na noc i ruszyło świcie. Zemir drgnął. Wiedział, że to oznaczało dla nich szansę. Czekał w napięciu na słowa przyjaciela. — Koniec się zgodził — szepnął Feryl. — Zgodził się i zostaje na noc. — O, wyczuł jakieś ścierwo! Gardisz wskazał pochodnią na zrywające się do biegu psy. Zasyczał ogień. Od drewna odpadł kawałek nasączonej olejem szmaty i z furkotem upadł na piasek. — Za nimi! — i ćwierdowa śrubosza. — Wsiąmać Dzisiaj daleko. Co miał zdechnąć, to już zdechło. Ferel ruszył szybko z turkoczącą dwukółką we wskazanym kierunku, a Zemir ściągnął niezauważenie z niej siekierę i został nieco z tyłu, udając, że wpadł mu do buta kamień. Pozwolił się wyprzedzić Gardiszowi, a potem stanął żołnierzowi za plecami. Serce waliło mu jak młotem. Nie chciał robić tego, co zaplanowali na prędce z Ferylem, bo przez wiele dni jazdy z Piątnikiem O'Rejem i jego oddziałem wiele się od nich nasłuchał i wiedział, że to nie byli źli ludzie, nawet lepsi niż Berholm, bo nigdy nie napadali i nie grabili. Nie miał jednak innego wyjścia i musiał działać szybko, zanim Gardisz nie nabierze podejrzeń. Psy oddaliły się i zniknęły w ciemności przed nimi, ale mogły zawsze wrócić. A to skomplikowałoby sprawę. Zamir pomyślał o Areli, że przez jego niezdecydowanie może jej już nigdy nie zobaczyć. Zacisnął zęby, wzniósł siekierę i rąbnął żołnierza w potylice tępym zaokrąglonym końcem narzędzia. Chciał włożyć w uderzenie całą siłę, bo nie wiedział ile trzeba, by pozbawić człowieka przytomności, ale w ostatniej chwili rozluźnił mięśnie, pozwalając siekierze opaść swobodnie. Zrozumiał, że to był błąd, gdy gardisz z jękiem osunął się na kolana, zamiast paść bez zmysłów. Żołnierz był zdezorientowany i oszołomiony, ale zanim Zemir zdążył zareagować, zamachnął się pochodnią, by uderzyć nią chłopaka w głowę. Zemir odchylił się gwałtownie, poczuł, jak brwi i koniuszki włosów zaczynają mu się palić i upadł na plecy. Ty, słuchaj, synu! — ryknął Gardisz. — Rozerwę cię, kundlu! Żołnierz uniósł dłoń, by gwizdnąć na psy, ale w momencie, gdy nabierał powietrza w płuca, Zemir rzucił mu w twarz dwie garście piachu. Najemnik zaczął się krztusić i kaszleć. Pył wpadł mu do oczu i przez to machał na ślepo pochodnią wokół, nie mogąc trafić przeciwnika. Zemir uniósł twardukową siekierę i uderzył ponownie, tym razem ostrzem. Trafił żołnierza w przedramię, ale siłę uderzenia złagodził skórzany ćwiekowany twardukiem karwasz, pochodnia upadła w piach i przygasła. Gardisz błyskawicznie sięgnął do wiszącego upasa Nahaja i chlasnął trzema ciężkimi rzemieniami zakończonymi kamieniami. Zemir zasłonił się siekierą, ale rzemienie owinęły się wokół styliska, a żołnierz silnym szarpnięciem rozbroił chłopaka, jednocześnie skracając dystans i kopiąc go w korpus. Zemir poczuł jak całe powietrze opuszcza płuca. Nie mógł zrobić wdechu, upadł na plecy, uderzając w sterczący z ziemi kamień. Gardisz cały czas kaszlał, a po twarzy ciekły mu łzy, ale skoczył na chłopaka i przygniótł go kolanami. Kiedy Zemir zobaczył z bliska jego twarz, zorientował się, że w piachu musiało być coś, co podrażniło oczy najemnika. Łzy żołnierza były różowe, jakby zmieszały się z krwią. Palce Gardisza odnalazły szyję duszącego się Zemira i zacisnęły się na jego krtani. — Ty niewdzięczny psi synu! — wycharczał żołnierz, ale nie dokończył zdania, tylko się rozkaszlał. Zemir z całej siły przycisnął podbródek do piersi, ale to nic nie dawało. Silne palce fargoskiego najemnika gniotły mu krtań i nie pozwalały oddychać. W uszach chłopak słyszał jedynie szum przetaczanej krwi. A przed oczami zaczęło się ściemniać. Nagle jednak ucisk zelżał, a potem palce gardisza puściły. Duszący go mężczyzna upadł na bok w piach, a przez otwarte usta i pulsujące bólem gardło Zemira popłynęło powietrze. Chłopak zobaczył nad sobą Feryla wyciągającego ręce i próbującego postawić go na nogi. Jesteś ranny? szeptał. Skąd to na ręce? Zemir spojrzał na nadgarstek, z którego sączyła się krew. Przed ramię pokrywało mu czerwonawe, zmieszane z pyłem błoto. Musiał mnie kamieniem na nachaju drasnąć! odparł. Każde słowo bolało, gdy przechodziło przez zmiażdżoną przez gardisza krtań. — To nic! Nawet nie poczułem. Feryl rzucił się do leżącego żołnierza i zaczął mu krępować rzemieniem ręce i nogi. Żyje? zapytał Zemir. I uklęknął, by obmacać Gardiszowi głowę. Na potylicy wyczuł krew. Żyje i będzie żył. Feryl oplutł dłonie żołnierza i zawiązał kilka słupów. Nic mu takiego nie zrobiłem. Chłopak zapierając się nogami przewrócił fargostrzyka na bok. Odpiął mu od pasa korzeniak, bo do tej pory zgromadzili mąki jedynie na dwa dni. Potrzebowali jedzenia. Oddycha i serce mu bije. Poleży trochę. Akurat tyle, żebyśmy się oddalili na staje albo dwie. Psy go będą pilnować, nie pozwolą krzywdzić. Możesz iść? Nic ci się nie stało? Zemir poczuł, że zimny pot mywa mu całe ciało. Teraz było już za późno. Musieli postępować zgodnie z planem. Nie, nic, tylko gardło! dotknął szyi. Ale nic, to szybko, zanim zaprzęgnął znowu konie! szepnął Feryl. Jak Gardisz oprzytomnieje, to nas pozabija. Teraz nie ma wyjścia. Chodź szybko, bo zaprzęgnął konie i będzie po wszystkim. Musimy szybko. Podniósł pochodnie i z rozmachem wbił ją w piach. Zaraz po tym połknęła ich ciemność. Zemir poczuł, jak palce Feryla odnajdują jego dłoń. Przyjaciel pociągnął go w mrok. Ruszyli szybkim krokiem w stronę budzącego się po nocnym odrętwieniu traktu. Rozlegały się już pierwsze okrzyki i przekleństwa. Mieli najwyżej godzinę, zanim zacznie się żarówka i żołnierze zaprzęgną konie. Feryl prowadził pewnie między głazami i kolczastymi gałęziami, ale Zemir i tak potykał się i gdyby jego towarzysz w porę się nie zatrzymywał i go nie podtrzymywał, upadłby kilka razy w piach. Nadal ciężko oddychał, a przy każdym przełknięciu śliny czuł, jakby przez gardło przeciskał mu się kamień wielkości pięści. — A jak Gardiszowi coś się stanie? — Nic nam nie zrobił. Traktował nas jak niewolników. Dawał jeść, bo inaczej byśmy zdechli. Odparł Feryl. — Nic mu nie jesteś winien. Zapłaciłeś za ten korzeniak pracą, ale nie martwcie Nic mu się nie stanie. Mówiłem, że psy będą pilnować. Jest za blisko traktu by go zaatakował włóczniodziób, a nawet jeśli, to on nie potrafi zabić leżącego z powietrza. Będzie musiał przy nim wylądować, a wtedy go najwyżej zrani. Zemiro odetchnął głęboko. Teraz było za późno na wahanie. Ich ośmiokołowy wóz, oświetlony nikłym światłem pochodni, wyłonił się z ciemności po kilkunastu minutach szybkiego marszu. — Dobrze — szepnął Feryl, gdy znaleźli się zaledwie pięćdziesiąt kroków od celu. — Widzisz coś, bracie? — zapytał Zemir. — Tak, widzę wyraźnie. Są na wozie. Żaden nie śpi. Piją i gadają. Śmieją się. Siedzą na środku dachu, w barłogu. Warte trzymają werok i ktos. — A konie? Co z końmi? — z przodu, przed wozem. Pasą je przy trawie. Wałachy skubią ją sobie spokojnie. Jeszcze nie zaczęli zaprzęgać. Ten z pochodnią to werok. Zatknął ją w ziemię i siedzi i pali. — Konie są uwiązane — ale niektórych prawie nie widać. Poradzisz sobie, Zemir? Będzie ciemno. Chłopak skinął głową. Poradzę, nieraz jechałem na oklep. To ruszaj, podejdź jak najbliżej. Zemir chwycił Feryla za rękę, a potem namacał kark. Przyłożył czoło do jego czoła. Uważaj na siebie, bracie. Ty też. Feryl zniknął w ciemności, a Zemir kryjąc się za głazami ruszył w stronę pasących się koni. Obserwował je uważnie. Dzięki areli nauczył się rozpoznawać charaktery zwierząt. Jego siostra była w tym mistrzynią. Potrafiła poznać konia po zaledwie kilkuminutowej obserwacji, jego ruchach, chodzie i reakcji na dotyk. Przekazała dużą część tej wiedzy Zemirowi. Cała czwórka koni ciągnących wóz była bardzo silna, umięśniona i dobrze karmiona. Wszystkie były spokojnymi, ułożonymi bałachami. I dlatego nie nadawały się do ucieczki. Celem chłopaka był wierzchowiec, na którym przyjechał goniec. Nie miał jednak z nim jeszcze styczności. Goniec, noszący imię Sidaj, sam go rozsiodłał i zdjął o głowie, zaraz po tym, jak zdecydował się odpocząć na wozie. Zemir kłócnął na skraju światła pochodni, dochodzącej od strony weroka i obserwował zwierzęta. Nie były głodne ale skubały wypaloną przez słońce pokrytą teraz rosą trawę rosnącą w kępach między kamieniami. Chłopak słyszał, jak rozcierały twarde źdźbła w płaskich, mocnych zębach. Rżały cicho i opędzały się ogonami od much i gzów. Najbliżej miał Dodrala, jednego z koni pociągowych. Szacował, że dopadnie go w trzech krokach i się za nim ukryje. Koń gońca znajdował się bliżej wozu, i pogryzał spokojnie trawę. Był wysoki, ale smukły, stworzony do szybkiej jazdy. Zemir wiedział, że z łatwością wskoczy mu na grzbiet. Spodziewał się też, że koń da się prowadzić kolanami. Większość wargowskich koni było tak szkolonych. Musiał jednak najpierw zdobyć jego zaufanie. To było najtrudniejsze. Koń musiał go zaakceptować. Nagle chłopak drgnął i serce zabiło mu mocniej. Od wozu dobiegł goryk śmiechu, który początkowo wziął za okrzyk ostrzegawczy. Myślał, że został dostrzeżony, ale najemnicy skończyli posiłek, zaczęli palić i opowiadać żarty, pociągali prosto z bokłaka wino i podawali sobie nawzajem. Ale uważajta mówię, uważajta ostrzegał Sidaj. Orej, tyś mnie raz wyciągnął, a więc ja ci mówię, a słuchaj dokładnie. Uważaj na tych gnoi! Wczoraj widziałem, jak to robili. Nie mogłem pomóc, wam rozkazy wiózł, ale widział, jak na wóz skoczyli. Ze dwudziestu było. Ale co, na wóz z mięsem skoczyli? No, tak jak wasz, bo wiedzą, że macie żarcie. Tam ci ich odpadli, ale jednego im zwalili z wozu i zadźgali, tom widział, bo go jak chmarą z kamieniami obeszli, a drugi ranien. Ze dziesięciu tych gnoj zabili i reszta uciekła. Ale co zrobili, to zrobili? A jak weszli? Od tyłu podbiegli i mieli drabinę ze powrozów z hakami tylko na górze. I nawet nie rzucali tej drabiny. Tylko jeden taki mały, z nożami w rękach i drabinką w zębach się po płachetach wdrapał. Drabinę usadził, a reszta już po tej drabinie. A ten z tyłu to co? Spał? Nie polazł gdzieś do przodu na chwilę, a oni tylko czekali. Zanim wrócił, to pięciu na górze było. Dobrze, że miał kuszę, to jednego od razu przestrzelił, a następnego włócznią. Ale weszli nowi i nowi i kamienie mieli, to się jadka zrobiła. No, jakem mówił, dali radę wozowi, ale jeden padł, a drugi ranien. Dlatego ostrzegam. Słyszycie, chłopaki? Krzyknął Orej. Uważać trzeba. Już kilka dni zostało i będzie koniec. Trzeba uważać. Dobrze mówisz, Sidaj, dobrze mówisz. Bo mnie nie wierzą, że takie różne tu mogą. Zemir przestał słuchać, a skupił się na dotarciu do ogiera Koń wydawał się spokojny, ale trzymał się z dala od tych pociągowych i przez to trudniej było do niego podejść. Chłopak musiał czekać na moment, kiedy wędrujący powoli od jednej kępy trawy do drugiej wierzchowiec znajdzie się między nim a pilnującym koń werokiem. Na szczęście najemnik co chwilę oglądał się w stronę biesiadujących kamratów, nasłuchiwał i śmiał się z zasłuszanych żartów. Patrzył w stronę światła. A to oznaczało, że gdy spoglądał w stronę koni, jego zwężone źrenice widziały mniej. Zemir zdawał sobie z tego sprawę i ruszył po ogiera spokojnym krokiem. Zwierzę nie obawiało się go, ani nie cofnęło. — Już, już, spokojnie — zaczął przemawiać do konia, głaszcząc go po szyi. Wyjął z kieszeni kilka słodkich grudek, które dostał od żołnierzy i podstawił zwierzęciu pod chrapy. Koń ściągnął je delikatnie z dłoni i zarżał, czując słodycz na języku. — Lubisz to, co? Dostaniesz więcej, tylko sobie gdzieś pójdziemy — mruczał Zemir, cały czas głaszcząc i przyzwyczajając do siebie konia. Czuł, że zwierzę poddaje się jego woli. Chłopak spojrzał w stronę wozu. Ferel powinien już dostać się do zbiornika z żywicą lepkową. Zemir czekał, klepiąc ogiera po szyi — i starając się być zasłoniętym przez zwierzę przed wzrokiem wyroka, ogień buchnął nagle i objął natychmiast tylną część wozu. Zemir poczuł ból w kościach, miał wrażenie, że coś napiera mu na uszy i sprawia, że wszystkie odgłosy wokół stały się niskie i buczące. Ryk przerażonych gragryzonów gniótł piersi i wdzierał się w myśli. Drapieżniki zareagowały wyjątkowo gwałtownie, cały wóz zaczął się trząść i trzeszczeć. Uwięzione w środku zwierzęta drapały klatki, uderzały o pręty bokami i natychmiast zaalarmowały najemników na dachu jeszcze szybciej niż gryzący czarny dym wydzielany przez płonącą żywicę. Ogień pali się! wrzeszczał orej, który poderwał się na nogi i zeskoczył zręcznie na dyszel, a potem na ziemię. Między kołami znajdowały się zbiorniki z wodą. I Zemir wiedział, że z łatwością opanują pożar, tym bardziej, że twarduk, z którego wykonano wóz, rozpalał się trudno i bardziej się żarzył, jak węgiel. Werok spojrzał jeszcze raz na liny, którymi przywiązane były konie, i skoczył w stronę wozu, na zawołanie dowódcy. Na to tylko czekał Zemir. Wyjął nóż i odciął ogiera Sidaya, zostawiając jedynie półsążnia powrozu, i poprowadził zwierzę w mrok. Nie próbował dosiadać konia, a jedynie odszedł w bezpieczne miejsce dalej od traktu. Żołnierze już odkręcili zbiorniki z wodą, nabierali jej w konewy i gasili palącą się żywicę. Dwóch odczepiło płachatę z przodu, moczyło ją i dusiło płomień od góry. Zemir wiedział, że niedługo sobie poradzą z pożarem i wyrok wróci do pilnowania zwierząt. Ostatni raz pogładził ogiera po szyi, potem silnie złapał w obie dłonie obfitą grzywę, i wykorzystując głaz, wskoczył na grzbiet zwierzęcia, starając się uczynić ruch jak najmniej gwałtownym. Objął rękami i nogami konia, spodziewając się próby zrzucenia jeźdźca, ale ona nie nastąpiła. Chłopak powoli wyprostował się, chwytając jednocześnie rzemienną linę opasującą szyję zwierzęcia. Pomyślał, że musiano go dosiadać na oklep, może kiedy był jeszcze młody, i ogier kojarzył tę jazdę z przyjemnością. Zemir poprowadził konia w mrok powolnym stępem. Dla próby skierował go na prawo i na lewo i zatrzymał, ciągnąc delikatnie za linę. Ogier był posłuszny i chętnie reagował na polecenia. Dobrze, dobrze! Chłopak poklepał go jeszcze raz po szyi. Zemir będzie o ciebie dbał, będę o ciebie dbał. Nagle usłyszał za sobą kroki i chlup od wody. Obejrzał się, ale nie dostrzegł nikogo w mroku. Wiedział jednak, że w ciemności z taką prędkością mógł biec tylko jego towarzysz, przyjaciel i brat. Jestem Zemir, szepnął Feryl, gdy pojawił się przy jego boku. Mam też jeden kozłaj wody, ale starczy na tyle, byśmy nie musieli się zatrzymywać przy pierwszej studni. Nie możemy przy pierwszej. Jakiś garniec albo i dwa jest w tym kozłaju. Trochę spuściłem, by był lżejszy, ale wystarczy dla niego, byle dojechać do bramy Kamerowskiej. Podaj mi to, szybko. Zemir wyciągnął rękę. Potem ułożył kozłaj między nogami i na nim usiadł. Bukłak był wykonany ze skóry kozy pantickiej, która była mniejszą kuzynką tej fliendryjskiej. Jej nieprzeciętą w żadnym miejscu skórę w całości wykorzystywano jako pojemnik na wodę, pozostawiając nawet nogi do stawów kolanowych i wiążąc je liną. Do szyi dowiązywano ściśle wydrążony kawałek kości czopowanej racicą ze zwisającymi jak włosy frędzlami, służącymi dodatkowemu uszczelnieniu. — Jedź już! — Feryl poklepał konia. — Ja ich jeszcze spowolnię. Trzymaj się z dala od traktu i szanuj konia. Pamiętaj, byś napoił go dopiero przy drugiej studni. Przy pierwszej za duża kolejka i mogą cię dogonić. Może też puszczą kogo w pogoń. — Wsiadaj, Feryl! — odparł Zemir. — Nie tak się umawialiśmy. — Ważna jest Arela i ty. Ogierowi będzie lżej. Ja się ukryję w tłumie i dojdę później. Mam jedzenie, dobre buty. i Już coraz bliżej. Najwyżej dziesięć dni. — i jedziesz ze mną. Zemir poczuł lodowatą kulę w żołądku. Wiedział, że sam sobie nie poradzi. Nie ruszę się stąd, póki nie wsiądziesz. Taki był plan Feryl. Bez ciebie ściągną mnie z konia i zabiją. Nie dam rady jechać cztery dni bez przerwy, bez siodła, ani nawet derki. Musisz ze mną jechać. Nie udawał. Pozwalał, żeby głos mu drżał. W oczach zebrały mu się łzy. Feryl obejrzał się w stronę wozu. Pożar już przygasał. Chłopak wiedział, że wkrótce odkryją brak ogiera. Bez słowa wyciągnął rękę i podpierając się włócznią, usiadł za przyjacielem. Ruszyli stępem na południe. Jeszcze tylko kilka minut, szepnął Zemir i pociągnął ogiera za powróz. Stali wśród tłumu w kolejce do pojenia zwierząt. Poklepał konia po szyi. Zwierzę było zmęczone, po niemal dwudniowej jeździe. Chłopak też ledwo trzymał się na nogach. Niemal nic nie pił, bo całą wodę z kozłaja przeznaczyli dla ogiera. Minęli trzy studnie bez zatrzymywania i do bramy kemerowskiej zostało im nie więcej niż dwa dni jazdy. Postanowili zaryzykować, by napoić konia i jechać tak długo, aż starczy mu sił na kłus. Potem zostawić przy studni, bo i tak nie mieli czym go nakarmić. — Oni się chyba zdecydowali i zaczęli działać — ostrzegł Feryl, który rozglądał się uważnie dookoła. Milicja ich nie powstrzyma, bo tamci pewnie zrobią jaką awanturę, by ich zająć. Uważaj! Przed Zemirem stało jeszcze pięć koni pociągowych, których napojenie potrwałoby najpewniej co najmniej kilka minut. Zacisnął zęby. Liczył, że uda im się w nocy przejechać jeszcze co najmniej kilka staj. Specjalnie stanęli w kolejce dopiero wtedy, kiedy zaczynało się ściemniać. O zmroku chętnych do pojenia było najmniej. Bo wszyscy ruszali, by jechać w nocy, przy świetle pochodni, kiedy słońce i gorąco nie odbierały sił. Koń przed nimi odszedł od koryta i prowadzący go najemnik zaczął napełniać kozłaje. Wałach był podobny do tych, które jeszcze przed kilkoma dniami pojął Zemir, najpewniej ciągnął jeden z ośmiokołowców. Zbliżają się mruknął Feryl, wskazując głową na prawo. W tłumie przyciskało się trzech chłopców. Byli niewysocy, zemir oceniał ich wiek na nie więcej niż dziesięć lat, ale mieli twarze mężczyzn, zacięte, ostre i obojętne. Musimy zostawić konia, bracie, oni chcą konia, za dużo ich. Zemir spojrzał na lewo i tam również dostrzegł czterech chłopców zbliżających się tyralierą w odległości sążnia od siebie. Mieli w rękach kije i liny, zdecydowanie rzucić je ogierowi pod nogi, by powstrzymać ucieczkę. Bez napojenia koń do niczego nam się nie przyda, szepnął Zemir. Zostawimy go i się wycofamy. Tylko na nim im zależy. Chłopak miał już puścić powróz i wycofać się z kolejki, gdy nagle zauważył, że ciągle zbliżający się w ich kierunku chłopcy o twarzach mężczyzn zatrzymują się, a potem rozpływają w tłumie. Obejrzał się w drugą stronę i zobaczył to samo. Nie było już widać bandy która próbowała ich otoczyć. Co się dzieje? Zapytał Feryla. Jego towarzysz pokręcił głową. Nie wiem, musieli coś. Nie wiem. Zemir zacisnął rękę na powrozie i postąpił kilka kroków do przodu. Przed nimi były jedynie trzy wałachy i wiedział, że oczekiwanie potrwa mniej niż pięć minut. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Rozglądał się, ale nie dostrzegł niczego niepokojącego. Traktem, ledwie kilkanaście kroków dalej, wlekli się uchodźcy, coraz liczniejsi, bo ci, co dotąd odpoczywali w cieniu, rozprostowywali zrętwiałe nogi i ruszali przed siebie w stronę ocalenia. Ludzie, wozy i zwierzęta, wzbijały coraz większy kurz, pokrzykiwali i kleli, a im robiło się ciemniej, tym bardziej zagęszczał się tłum podróżnych. Zemir patrzył przed siebie. I wiercił niecierpliwie butem w piachu. Jeszcze dwóch mężczyzn przed nim z ciężkimi końmi pociągowymi i jego ogier będzie mógł się napić. Koń był głodny i zmęczony, ale przede wszystkim spragniony. Gdy napije się do końca, poniesie ich kłusem przez kilka godzin w nocy, a wtedy go puszczą między ludzi. Poradzi sobie sam nagle jednak coś zimnego dotknęło serca chłopca i zadrżał. Spojrzał na Feryla, by zobaczyć, czy coś go zaniepokoiło, ale jego towarzysz wydawał się spokojny, obserwował dyskretnie tłum. I wtedy Zemir zrozumiał, co było nie tak. Samozwańcza milicja nagle zniknęła. Przed chwilą jeszcze wrzeszczeli okrypłymi głosami, wymuszając łapówki, a teraz zapadli się pod ziemię. Ich przywódca, stojący na krawędzi koryta, w które lała się wydobywana za pomocą żurawia woda, Zniknął. I zaraz po tym, gdy pojawiło się to nieprzyjemne uczucie w piersi, Zemir poczuł, jak na jego nadgarstku zaciskają się zimne, urękawiczone palce. Odwrócił się w stronę ich właściciela i zobaczył przed sobą szczupłego mężczyznę o niedokładnie ogolonej twarzy, brudnej od pyłu i kurzu. Twarzy, jaką mógłby nosić kupiec, chłop lub prosty żołnierz, nawet nieco tępej. Ale tkwiące w niej oczy zdradzały, że to nie był kupiec, chłop ani prosty żołnierz. Zemir szarpnął się, ale ręka, która go trzymała, nawet nie drgnęła. Chłopak był wyczerpany i odwodniony, ale wiedział, że nawet w pełni sił nie byłby w stanie stawić oporu. Krzyknął do Feryla, ale obok jego towarzysza również stali mężczyźni, których się nie zauważa. Trzymali go za ręce. I rozbroili. Jeden był otyły i niski, wyglądał jak piekarz. Zemir mógłby przysiąc, że widzi na nim mąkę, a drugi miał bladą, krostowatą twarz, jaką często charakteryzowali się garbarze, moczący skóry w mieszaninach skórzych odchodów, cuchnących siarką i piekących jak łuk. Brakowało mu jedynki w górnej szczęce. Zarówno niby piekarz i niby garbarz mieli te same oczy, co miałki mężczyzna obok Zemira skoncentrowane i silne, ale chłopak zauważył to za późno. Pójdziesz z nami, powiedział mężczyzna, ściskający nadgarstek Zemira, zwykłym głosem, ani zbyt wysokim, ani zbyt niskim, o takiej głośności, by usłyszał go tylko Zemir, ale żeby słyszał wyraźnie. Pokazał w drugiej dłoni pałkę do guszenia zwierząt. Pójdziesz z nami, albo będziesz niesiony. Nam jest wszystko jedno. Dziękuję za wysłuchanie drugiej części tomu drugiego, powieścia magiczna. Jeśli się podobało, proszę o lajka, subskrypcję i komentarz. Pozdrawiam, Bruno Siak.